Grzegorz Kiełb nowym prezydentem Tarnobrzega. Politechnika Świętokrzyska zajęła się jakością prac przy ulicy Sandomierskiej. Trwa wielkie powyborcze sprzątanie. Piątek, 5 grudnia, Katarzyna Sobieniewska-Pyłka. Zapraszam Państwa na informacje również w internecie. Druga tura wyborów prezydenckich w Tarnobrzegu zakończyła się ponad 60% wygraną Grzegorza Kiełba, kandydata Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg. Grzegorz Kiełb walczył o fotel prezydenta miasta z Norbertem Mastalerzem, który starał się o reelekcję po 4 latach sprawowania tej władzy w mieście. Przypomnijmy, w Tarnobrzegu do wyścigu o fotel prezydenta wystartowało w tych wyborach 6 kandydatów. Byli to Norbert Mastalerz, popierany przez Platformę Obywatelską, Grzegorz Kiełb, popierany przez Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg, Wiktor Stasiak, kandydat popierany przez PiS, Tadeusz Gospodarczyk z Komitetu Wyborców Tadeusza Gospodarczyka, Zbigniew Młodawski z SLD oraz Krzysztof Wianecki z Komitetu Wyborczego Krzysztofa Wianeckiego. W pierwszej turze wyborów nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia, dlatego 30 listopada Tarnobrzeżani wzięli udział w dogrywce. Według nieoficjalnych wyników Grzegorza Kiełba poparło ponad 11 tysięcy mieszkańców, to jest ponad 63%, zaś prezydenta Mastalerza 6270, to jest ponad 36%. W wyborach wzięło ponad 17 tysięcy osób. Norbert Mastalerz, który ze swoim sztabem wyborczym oczekiwał na wyniki, podziękował wczoraj wieczorem wyborcom i współpracownikom za ostatnie 4 lata i oddane na niego głosy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich, mimo bardzo ostrej w stosunku do mnie kampanii wyborczej, kampanii pełnej pomówień, kłamstw, przekłamań, nie dali się zwieść tym nierzetelnym informacjom i zdecydowanie poparli dorobek mój, moich współpracowników z ostatnich 4 lat. Bardzo serdecznie im jestem za to wdzięczny. Nowy prezydent Tarnobrzega jest prawnikiem z wykształcenia. Przez 13 lat pracował w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, m.in. jako strażnik miejski i naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Od 16 czerwca 2010 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Od dziś funkcjonuje też nowa Rada Miasta. Miejscy rajcy zostali zaprzysiężeni na pierwszej w tej kadencji sesji. Kamil Kalinka został przewodniczącym Rady Miasta. W poniedziałek wybrani w wyborach samorządowych radni złożyli ślubowanie. Kamil Kalinka był jedynym kandydatem walczącym o funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości otrzymał w tajnym głosowaniu 16 głosów. Jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt i honor, ponieważ z 16 radnych poparło moją kandydaturę. To na pewno jest dla mnie potężna motywacja do pracy. Mam nadzieję, że poprzez wspólną pracę tutaj na sesjach Rady Miasta, pracę merytoryczną, gdzie oczywiście będzie na pewno będą różnice zdań. Mam nadzieję, że będą różnice zdań tylko w kwestiach pomysłów, jak rozwijać Tarnobrzeg, jak zmieniać nasze miasto, jak polepszyć byt naszym mieszkańcom, że nie będą to różnego rodzaju wątki poboczne, które miały miejsce na pewno w poprzedniej kadencji. Oczywiście wszystkiego się nie da uniknąć, niemniej jednak ja na pewno jako przewodniczący Rady Miasta będę do tego dążył. Największym wygranym tych wyborów jest prawica. Prezydent elekt popierany od drugiej tury przez wszystkie środowiska prawicowe ma za sobą większość w Radzie Miasta. 9 z 21 mandatów ma Prawo i Sprawiedliwość, co sprawia, że ta partia jest najliczniej reprezentowana w Radzie. O władzy zadecydowała zdolność koalicyjna. 9 mandatów PiS i 3 Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg daje większość. Ciężar rządzenia spada więc na barki m.in. młodego radnego PiS Łukasza Nowaka. Moja kandydatura nie jest tak do końca przypadkowa, ponieważ mam już 8-letnie doświadczenie na poziomie samorządowym, ponieważ od 8 lat jestem w zarządzie osiedla Siarkowiec z ramienia Rady Miasta. Myślę, że tutaj z całym zarządem dosyć mocno pracujemy i możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Zresztą to widać też po naszym osiedlu. Mam nadzieję właśnie w Radzie, dzięki temu, że jestem w Radzie, działać z podwojoną siłą na rzecz mieszkańców całego miasta, przede wszystkim też naszego osiedla. I korzystając z okazji, chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim moim wyborcom, którzy oddali na mnie głos, obdarzyli mnie wielkim mandatem zaufania. Obiecuję, że nie zawiodę.
Obok koalicji i opozycji jest w Radzie przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Gospodarczyka. Reprezentuje go radny Dariusz Bożek. Zawsze są mieszane uczucia. To jest dla mnie zupełna inauguracja. W takiej sytuacji nie byłem jeszcze nigdy w życiu. Natomiast cóż mogę powiedzieć? No przede wszystkim dziękuję tym, którzy zdecydowali się wrzucić ten głos na moją skromną osobę. Obiecuję, że nie zawiodę, bo nie mogę zawieść. Mam tego pełną świadomość. Mimo rozbieżnych czasem poglądów, wszyscy radni deklarują współpracę. Wszystko dla dobra miasta. Szkoda, że nie wszedł Tadeusz Gospodarczyk. Myślę, że we dwóch bylibyśmy w stanie zdziałać więcej. Mam też świadomość tego, że w pojedynkę jest bardzo trudno. Natomiast nie ukrywam, ja jestem w stanie rozmawiać z każdym i dogadać się z każdym, jeżeli to będzie w dobrze pojętym interesie miasta i jego mieszkańców. Mamy dużą misję do spełnienia i dużo pracy do wykonania. Oczywiście mocno wierzę w to, że wszystko, czym będziemy się zajmować w Radzie Miasta, będzie przełoży się bardzo pozytywnie na życie mieszkańców. No, z takim założeniem, z takim celem ogólnie do wyborów podszedłem. Będziemy starali się, ażeby te plany, które przedstawił pan prezydent Grzegorz Kiełb, były wcielane w życie i te wszystkie działania, które będą zbieżne z naszymi celami, będziemy jak najbardziej wspierać. Chciałbym, żeby za 4 lata mieszkańcy Tarnobrzega powiedzieli, tak, tym ludziom możemy zaufać, możemy dalej ufać, zrobili coś dobrego dla miasta, zrobili coś dobrego dla nas. Platforma Obywatelska przegrała te wybory, ale to nie znaczy, że się poddaje. Teraz jest w opozycji, uzyskując w tych wyborach tylko o 1 mandat mniej od PiS. Według przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tarnobrzegu to za wcześnie, by składać broń. Nie osiągnęliśmy celu zakładanego przez nas. Myślę, że czas będzie na refleksję, na przeanalizowanie, dlaczego tak się stało i będziemy rzetelnie pracować na to, ażeby przy następnych wyborach, czy to do parlamentu, czy do samorządu, będziemy chcieli ten wynik poprawić. Niedługo w maju wybory prezydenta kraju, gdzie też będzie istotne, w jaki sposób my tutaj będziemy oceniani na tle Tarnobrzega jako Platforma Obywatelska. Także będą wybory do parlamentu, gdzie na pewno wystawimy swoich kandydatów do Sejmu i tutaj okaże się, jakim poparciem wśród społeczności Tarnobrzega dysponujemy. Były przewodniczący Rady Miasta Dariusz Kołek zadeklarował wsparcie nowo wybranemu przewodniczącemu Kamilowi Kalince, tłumacząc się, że bycie w opozycji nie oznacza wcale działania na szkodę miasta. Panu przewodniczącemu Dariuszowi Kołkowi za te 4 lata pracy, za to wszystko. Remont ulicy Warszawskiej nie doczekał się jeszcze oficjalnego odbioru. Pojawiło się wiele wątpliwości, czy firma Skanska dobrze wykonała zlecenie. Sprawdzenia jakości wykonanych robót podjęła się Politechnika Śląska. Inwestycja obejmująca remont nawierzchni i chodników ulicy Warszawskiej miała być odebrana jesienią tego roku, ale nie została. Stan wyremontowanej drogi pozostawiał wiele do życzenia. Były nierówności i zastoiska wody, które były widoczne w kilku miejscach. Odbiór się nie udał. Magistrat zlecił zbadanie usterek Politechnice Świętokrzyskiej. Wyniki przyszły, są dosyć szczegółowe. Były one przedmiotem analizy zarówno inspektora nadzoru budowlanego, który nadzorował tą inwestycję, jak i projektantów, jak i również urzędników, inspektorów naszych z Urzędu Miasta. Przedstawiliśmy te badania wykonawcy, czyli firmie Skanska. Firma Skanska wykonała swoje badania, które z kolei nam przedstawiła. No i w wyniku rozmów prowadzonych z firmą Skanska i z projektantem i z inspektorem nadzoru ustaliliśmy, że firma Skanska przygotuje taki protokół naprawy tych usterek, które wyszły w trakcie tych badań. Zakres prac naprawczych jest duży, dlatego zostaną one wykonane wiosną przyszłego roku, a inwestycja zostanie odebrana. Droga jest użytkowana i nie ma mowy o tym, że nie ma podstaw na to, żeby nie odebrać tej inwestycji. Natomiast no, wady, które wyszły, no, roboty budowlane polegają na tym, że nawet jeżeli w jednym czy w drugim miejscu wychodzą nierówności, czy jest jakiś problem z drogą, no nie da się tego zrobić poprzez wstawienie zwykłej łaty, tylko trzeba na odpowiedni kawałek drogi odremontować, wyprofilować, prawda, i zrobić od nowa w zasadzie. Już od samego początku, czyli od położenia nowej nawierzchni, mieszkańcy zgłaszali wątpliwości co do jakości przeprowadzonych prac. Z czasem jednak było ich coraz mniej.
Tam technologia też jest taka, że w zasadzie tam są dwie różne masy użyte podczas tego remontu, jest to zgodne z projektem. Na jednej masie może wychodzą lekkie drgania, na drugim może w innych inne mankamenty, natomiast też zauważyliśmy to, że wraz z czasem od oddania tych uwag jest jakby coraz mniej. To też jest jakby związane z technologią i z użytkowaniem wszelkich mas bitumicznych oddawanych do użytku, bo one na początku muszą się trochę ujeździć. Wybraliśmy radnych do Rady Miasta, Sejmiku Województwa i Prezydenta. W Tarnobrzegu zaskakująca większość wyborczych plakatów zniknęła w pierwszych dniach po wyborach. Są jednak miejsca, które nie pozwalają o nich zapomnieć. Wyborcze plakaty to zmora walczących o dobrą estetykę w mieście. Są wszędzie, na słupach, płotach, budynkach i szpecą miasto. W wyborach samorządowych startuje najwięcej kandydatów, stąd i banerów, plakatów i ulotek jest dużo. Po wyborach to zbędna makulatura, po prostu śmieci, które im szybciej znikną z przestrzeni publicznej, tym lepiej. Nie od razu jednak Rzym zbudowano. Na usunięcie powyborczych banerów komitety wyborcze mają trochę czasu. Zgodnie z kodeksem wyborczym, komitety wyborcze mają 30 dni od zakończenia kampanii wyborczej na usunięcie materiałów, plakatów i innych oznaczeń związanych z prowadzoną kampanią wyborczą. My ze swojej strony wystosowaliśmy do wszystkich komitetów pismo informujące i przypominające o tym obowiązku. Zgodnie z kodeksem pełnomocnik wyborczy może zostać ukarany grzywną za niezrealizowanie tego zapisu ustawowego. Część z plakatów powinna zniknąć do 16 grudnia. To te wyprodukowane przez kandydatów na radnych i prezydenta, dla których wybory zakończyły się 16 listopada. Więcej czasu na usunięcie plakatów mają kandydaci z drugiej tury. Zgodnie z prawem powinni usunąć je do 30 grudnia, czyli praktycznie do końca roku. To sporo czasu na posprzątanie miasta. Obserwując teraz miasto, na tą chwilę w miarę systematycznie te plakaty, materiały, billboardy są usuwane i mam nadzieję, że komitety zmieszczą się w 30 dniach. Za porządki komitety wzięły się już w parę dni po ogłoszeniu woli wyborców. Tak było na przykład w centrum miasta, choć są jeszcze miejsca, w których plakaty wiszą w najlepsze. Obowiązek usunięcia powyborczych plakatów spoczywa na barkach komitetów wyborczych. Jeśli tego nie zrobią, zrobi to gmina. Oczywiście na ich koszt. 48. Tyle psów czeka na adopcję w schronisku Stowarzyszenia Chronimy Zwierzęta koło Jeziora Tarnobrzeskiego. Najwięksi szczęściarze znajdują swój dom, inne muszą czekać. Często jest tak, że nikt nie zdecyduje się ich wziąć. Wtedy zostają tu na zawsze, zwłaszcza stare i chore. Portos jest piękny i młody, bo ma dopiero 4 miesiące i jak widać wyjątkowo spokojny. Bez żadnego sprzeciwu, całkiem ufnie oddał się w ręce swojej tymczasowej właścicielki. Znaleziony był wraz z bratem Atosem, z tym, że Atos już poszedł do adopcji, on ciągle czeka na dom. Wszystkie od razu wymyślamy im adekwatne do wyglądu imiona. Są odrobaczane w pierwszej kolejności, następnie szczepione i w miarę możliwości kastrowane i sterylizowane. To znaczy suki zawsze wszystkie. Wszystkie są sterylizowane, z pieskami musimy czekać do wystarczającej ilości funduszy. Taki spokój to tylko pozory. W rzeczywistości to żywiołowe psy, które sił na szczekanie nie szczędzą. Takie sprawdzą się dla tych rodzin, które szukają stróża na swoją posesję. Taki pies narobi hałasu i odstraszy ewentualnego złodzieja. Małe psy doskonale odnajdą się w bloku. Trwa prawdziwy casting na urodę i na przydatność. Dla każdego znajdzie się typ, który idealnie wpisze się w potrzeby i oczekiwania. Stowarzyszenie Chronimy Zwierzęta i ich wolontariusze szukają im domów. W ciągu jednego roku przez schronisko przewinęło się około 100 psów. Ponad połowa z nich trafiła do adopcji. To jakiś sukces. Dobry wynik, aczkolwiek jest to za mało, dlatego że psów przybywa, szczególnie ciężki jest okres zimowy. To jest jeden ze szczeniaków, który niedawno został po prostu wyrzucony w pudełku, a takie się zdarzają częściej. Więc robimy wszystko, żeby znaleźć dobre domy, robimy różne akcje, między innymi akcje Młodzi Opiekunowie Psów z funduszów unijnych, która ma na celu właśnie zaangażować młodzież do szukania adopcji i jednocześnie do opieki nad zwierzętami w schronisku. To transakcja wiązana. My ratujemy psa od braku rodzinnego ciepła, a pies nas od samotności. Poza tym jest jeszcze satysfakcja, że udało się pomóc. Do argumentów dołącza dobroczynność i altruizm. Mieszkańcy przede wszystkim adoptując psa są zwolnieni z podatku. Mogą mieć jakieś początkową pomoc z naszej strony. Przede wszystkim należy zwrócić się do serca i do wrażliwości człowieka, który mogąc dać miejsce
miejsce takiemu zwierzęciu, ratuje go, bierze go ze schroniska, z warunków aczkolwiek dobrych, ale to nie są idealne, dając tym samym miejscem następnemu, który pojawi się bezdomny na ulicy. A tych niestety przybywa. Wyrzucone przez swoich właścicieli zasilają szeregi bezdomnych zwierzaków. Pracy z nimi nie obawia się Agnieszka Wilamowska, choć przyznaje, że czasem bywa trudno. Jeśli chodzi o fizyczną stronę, to znaczy posprzątanie, nakarmienie czy zmiany psów na wybiegach, nie jest to trudna sprawa. Najgorsza jest strona psychiczna tego, kiedy spotykamy się z tą biedą tych psów, kiedy widzimy, że one były maltretowane. To czasami daje nam takie obciążenie psychiczne. Ze zwierzętami w schronisku jest jak z dziećmi. Wymagają uwagi i troski. Tu ją mają. Zaglądają więźniowie z Chmielowa i 40 młodzieżowych wolontariuszy. Psy zawsze mają karmę i wodę. Idzie zima, więc budy ocieplane są styropianem, wykładane słomą, a na wejściach do nich są zasłonki. Mimo wszystko nowi wolontariusze i nowe domy mile widziane. Ponad 23 zgłoszenia i 50 prac to efekt niezwykle pouczającego konkursu zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Głównym celem konkursu było zaznajomienie młodzieży z życiem i problemami osób chorych na schizofrenię. Choroba nie wybiera. Nieważne, czy się jest bogatym, czy biednym, szczęśliwym, czy zagubionym, to może przydarzyć się każdemu. Ważne jest, by kiedy choroba już przyjdzie, miał kto nam pomóc. Zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia, są szczególnie uciążliwe i w dzisiejszym społeczeństwie ciężkie do zaakceptowania, szczególnie wśród młodzieży. To właśnie po to powstał ten konkurs, by młodzież zainteresowała się tematem schizofrenii i próbowała go zrozumieć. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w ramach trzeciej edycji akcji Dni Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię. Akcja była organizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie od 6 do 10 października, natomiast konkurs rozstrzygnięty został właśnie w dniu 3 grudnia. Celem tego konkursu było podniesienie świadomości społecznej, w tym przypadku młodzieży, a przez to też zmiana nastawień społecznych wobec osób chorujących psychicznie, co też naszym zdaniem zapobiega wykluczaniu społecznemu osób borykających się z problemami natury psychicznej. Prace były bardzo różne, przede wszystkim pod względem umiejętności i techniki ich wykonania. Jednak nie to było najważniejsze. Główną wartość konkursowych prac stanowiło ich przesłanie i pomysłowość uczestników. Nam się spodobało, jak inni ludzie się zachowują, jak mają schizofrenię. Były różne pomysły, też nam pomagała pani psycholog, pani wychowawczyni. Oglądaliśmy różne filmy, rozmawialiśmy na ten temat. Pracowali ciężko i wytrwale, długo przygotowywali się do wykonywania swoich zdjęć. W pracy pomagała im wychowawczyni i szkolny psycholog. Jednak pomysły wyszły od nich. Troszeczkę podpowiedziała nam tutaj pani psycholog, jak wygląda obraz takiej osoby chorej, jak ona widzi świat, że no, jest to świat troszeczkę inny niż widziany oczyma człowieka ze schizofrenią, niż zdrowego człowieka. I spróbowaliśmy, jak może widzieć osoba chora na schizofrenię taki świat. Także kapitalnie weszli w ten temat i naprawdę tutaj pomysły były dużo, było ich pomysłów, jak ma to wyglądać, jak te twarze i te miny mają być zagrane, także kapitalnie. Bohaterem zdjęć zwycięskiej drużyny był Marcin Stępczyński, który poświęcił się dla kolegów i koleżanek i stał się postacią pierwszoplanową w przesłaniu, jakie uczniowie chcieli przekazać światu. Marcin szczególnie dumny jest z rekwizytów, których użyli, by wzmocnić swój przekaz. Te zdjęcia były takie wszystkie ładne, takie rekwizyty żeśmy przynosili, sprzęty takie różne do tego, sznurki, ramki, lustro, pulpit tam był jeszcze chyba do tego. Społeczeństwo nadal ciężko radzi sobie z akceptacją osób chorych psychicznie czy niepełnosprawnych.
a ci z kolei czują się wykluczeni i boją się otaczającego ich świata, który dla nich niejednokrotnie jest czymś zupełnie niezrozumiałym. Poszerzanie świadomości młodych ludzi w zakresie m.in. schizofrenii może być kluczem do lepszego samopoczucia osób chorych. Moim zdaniem edukacja, przekazanie wiedzy o chorobie psychicznej, o osobach chorujących sprzyja niwelowaniu stereotypów na temat osób chorujących, a także pozwala na profilaktykę, czyli na to, jak radzić sobie, jak zapobiegać, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, tak żeby nie skończyło się to jakąś trudnością psychiczną później. W oczach jury, które oceniało pracę, każde nadesłane zdjęcie było wyjątkowe i na swój sposób odzwierciedlało temat konkursu. Jak mówi dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Beata Wasiuta, zainteresowanie konkursem i pomysłowość jego uczestników przeszły najśmielsze oczekiwania. Efekty tego konkursu przeszły nasze oczekiwania, więc sądzę, że młodzież odznacza się dużym stopniem wrażliwości. Jednocześnie, gdy rozmawiałam z uczestnikami konkursu, mówili, że najpierw musieli poczytać, dowiedzieć się. Czasami była to dla nich zupełnie nowa wiedza, ale to, że już po nią sięgnęli, jest dla mnie sukcesem. Prac było wiele, a zadanie członków jury niełatwe. Jednak po długich obradach udało wyłonić się te zwycięskie. Pierwsze miejsce zdobyła grupa uczniów z zespołu szkół specjalnych, drugie miejsce zajęła Aleksandra Bukała z gimnazjum nr 1, a trzecie duet Wiktor Wasiuta i Bartek Wesołowski. Na wyróżnienie zasłużyły również dwie uczennice gimnazjum nr 1, Łucja Pałkus i Maria Pycior. Historia huzarów z Nyrek Chazy walczących na polskich ziemiach w czasie I wojny światowej, szable, mundury, odznaczenia, nieśmiertelniki i garść ważnych faktów. Wszystko zamknięte w czterech ścianach najnowszej wystawy Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega. Huzarzy z Nyrek Chazy to żołnierze, o których pamiętają już tylko historycy i zawzięci pasjonaci. Jednak historia tych jednostek jest bardzo barwna, przede wszystkim związana z ziemiami polskimi, a nawet z Tarnobrzegiem. O tym, kim byli, jak żyli i co naprawdę łączy ich z naszym krajem i miastem, możemy dowiedzieć się odwiedzając otwartą w niedzielę wystawę w jednej z sal Zamku Cikowskiego. Wystawa jest wystawą węgierską, pokazującą huzarów z Nyrek Chazy. To jest miejscowość na Węgrzech, gdzie stacjonował 14 pułk tychże huzarów. I pytanie, czy Tarnobrzeg ma coś z tym wspólnego? Zapominamy dzisiaj zupełnie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Tarnobrzeg, Tarnobrzeżanie, Polacy, Węgrzy stanowili tak naprawdę część i mieszkańców tego samego Habsburskiego Imperium. A więc wbrew temu, co by się na pozór wydawało, związki polsko-węgierskie nie tylko w myśl tego słynnego porzekadła Polak-Węgier, dwa bratanki. Te związki polsko-węgierskie są bardzo silne, a w tych związkach polsko-węgierskich bardzo silne są również związki, nazwijmy to, węgiersko-tarnobrzeskie. Huzarzy to kawaleria nieodłącznie związana z węgierską tradycją. Wystawa opowiada o dziejach tej elitarnej formacji w czasie I wojny światowej. Bohaterami głównymi są żołnierze z Nyrek Chazy, cesarsko-królewskiego 14 pułku i 5 pułku Honwedu. Na planszach możemy prześledzić ich życie codzienne, stoczone bitwy, a w gablotach zobaczyć rzeczy, które kiedyś do nich należały. Ta wystawa jakby ma dwie części. Pierwsza część to jest część narracyjna i ona jest bardzo ładnie zaprezentowana na tych planszach, które pokazują charakter tej formacji, życie huzarów, ubiór bardzo ciekawy zresztą tychże huzarów, jak i pokazują walki właśnie na terenie Galicji. Eksponaty w gablotach pokazują broń, jaką walczono, pokazują ordery, medale, pokazują różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku żołnierskiego, w tym tak zwane nieśmiertelniki, czyli to, co żołnierz nosił na szyi i co potem służyło jego identyfikacji. To są rzeczy drobne, ale jakby nadające swoisty smak tej wystawie. Temat huzarzy z Nyrek Chazy, który poruszył dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega Tadeusz Zych, jest dla wielu Tarnobrzeżan tematem nieznanym lub zapomnianym. Wystawa jest idealnym sposobem na to, by odkryć przed mieszkańcami jedną z wielu ciekawych kart historii naszego regionu.
I to jest świat, który niestety, mówię niestety jako historyk i pasjonat również tamtej epoki, już nam odjechał, jeżeli tak można powiedzieć, i nie wróci. Tym bardziej ta wystawa jest próbą przejścia w tamten czas. Myślę, próbą bardzo udaną, bo sposób prezentacji wykorzystuje to, co dzisiaj bardzo modne w muzealnictwie i stąd warto przyjść do Zamku Dzikowskiego i warto tę wystawę zobaczyć. Wystawę można zwiedzać od niedzieli, a eksponaty tarnobrzeżanie będą mogli oglądać jeszcze do końca stycznia. Później wystawa wypożyczona z Węgierskiego Muzeum ruszy w dalszą drogę. Jeszcze nie zdążyły opuścić wystawy, a już są zarezerwowane przez spragnionych wysokiej jakości i unikatowości. Prace z gliny Jana i Danuty Chmielowców podbijają tarnobrzeski rynek. Do 12 grudnia można je oglądać w Miejskiej Bibliotece. Sam nazywa siebie artystą. To nie rzemiosło, a tworzenie niepowtarzalnych produktów skłoniło go do zrealizowania planu z dzieciństwa. Glina dojrzewała w nim długo. Filozofia, zdaje się, już tam była i z nią cały szereg pomysłów, które teraz znalazły swoje ujście w wyjątkowych pracach. Zaczyna się od pomysłu. Potem bierzemy kawałek gliny, lepimy, odlewamy, lepimy, toczymy. Potem to suszymy, wypalamy i potem szkliwimy i znowu wypalamy, więc to jest proces, który trwać może przy przypadku jednej pracy około miesiąca. Sam proces tworzenia z gliny jest czasochłonny i pracochłonny, ale to praca warta wielu zachodów. To forma autoterapii dla artysty, ale też terapia dla konsumentów, którzy przywykli do masowo produkowanych identycznych produktów o wątpliwej jakości i podejrzanym działaniu na nasze zdrowie. Jan Chmielowiec swoimi pracami przekonuje, że powrót do natury jest możliwy. Produkcja masowa jest tańsza, ale to nie oznacza, że lepsza. Jest taki stary sposób babci, nie mojej, tylko babci ogólnie, gdzie przekrawa się cytrynkę, kładzie się na poszkliwiony materiał. Jeżeli ta powierzchnia się odbarwi pod wpływem soku z cytryny, to znaczy, że to szkliwo jest do niczego. Oczywiście to też nie jest do końca adekwatne, ale jest taki sposób, myśmy kiedyś byli mądrzejsi, uważam. Mimo tej wiedzy dzisiejszej my się cofamy troszeczkę. Nic dwa razy się nie zdarza. W ich pracy tym bardziej. To niebanalna, niezwykle kreatywna marka sygnowana pomysłami małżeństwa Chmielowców. Te prace mają duszę w przeciwieństwie do tych sprzedawanych w sklepach. Jeżeli pani ma na kominku taki sam wazonik jak, nie wiem, sąsiad, też na kominku, i pani wchodzi do niego, zaraz, to jest mój dom, czy to jest kogoś innego dom, więc można to tak porównać. Chętnych na skonsumowanie jego ceramiki jest wielu. Argumentów za również jest dużo. To zaskakujące i unikatowe rzeczy, które cieszą. Ja rzemieślnikiem nie chcę być, bo rzemieślnik tworzy, że tak powiem, wielokrotnie to samo. Natomiast tutaj nie ma, jak pani widziała, nie ma rzeczy, która się powtarza. Nawet jeżeli powtarza się kształt, to już ta dekoracyjność jest inna. Czyli to ubranko, prawda, czy tych zajączków, czy jajeczek, czy jakichś innych rzeczy. Także tu nie ma rzeczy powtarzalnej. Nie ma. I nie będzie. Prace małżeństwa Chmielowców to mariaż sztuki użytkowej i artyzmu, którym ma nieść radość i zaspokajać poczucie wyjątkowości. Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Koniec piłkarskiej jesieni. Ostatni ligowy mecz w tym roku piłkarze Siarki rozegrali w sobotę, podejmując na własnym stadionie nad Wiślą na Górę. To był mecz sąsiadów z tabeli. Siarka przed tym spotkaniem była 10, Nadwiślan 11. Niespodzianką był powrót do wyjściowego składu jeszcze niedawno kontuzjowanego Daniela Koczona, który wspólnie z Pawłem Cicmanem miał rozruszać niemrawe w poprzednich spotkaniach tarnobrzeskie skrzydła. W składzie nie mogło zabraknąć Łukasza Nadolskiego. 27-letni obrońca to jedyny piłkarz w tarnobrzeskim zespole, który we wszystkich tegorocznych meczach wychodził w podstawowym składzie. Tym razem Nadolski wystąpił na prawej stronie obrony, zastępując kontuzjowanego Konrada Stępnia. W bardzo trudnych warunkach przyszło grać zawodnikom obu zespołów. Co prawda śnieg nie padał, ale murawa po mroźnej nocy była oblodzona i przez to bardzo śliska. Piłkarze mieli problem z utrzymaniem się na nogach, nie mówiąc już o sprawnym operowaniu piłką. Od początku to Siarka była zespołem dużo lepszym. Na pierwszą, groźniejszą akcję czekaliśmy do 9 minuty. Koczon idealnie wystawił piłkę Truszkowskiemu, który spudłował z 10 metrów.
Goście zaatakowali w 13 minucie. Po błędzie Persony wywalczyli rzut rożny. Główkował Kamil Łączek, ale uderzył nad poprzeczką. Na tej akcji można właściwie zakończyć opis ofensywnych dokonań graczy z góry w pierwszej odsłonie. Do jej końca stroną przeważającą i kreującą grę była Siarka. W 15 minucie do strefy środkowej wycofał się Marcin Truszkowski, który dojrzał wbiegającego za linię obrony Daniela Koczona. Znakomite podanie Truszkowskiego, mistrzowskie opanowanie piłki przez Koczona i Siarka wyszła na prowadzenie 1-0. To piąty gol Daniela Koczona w tym sezonie. Kolejny celny strzał na bramkę w 21 minucie oddał mający za sobą dobrą jesień Robert Tunkiewicz. Siarka grała z każdą minutą coraz lepiej. Podobała się gra Truszkowskiego, dobrze prezentował się Koczon, a najlepszym piłkarzem na boisku był niezwykle pracowity i ofensywnie usposobiony tego dnia Łukasz Nadolski. Dobry mecz grał także Jakub Więcek. To on w 31 minucie wpadł w pole karne, dograł do Truszkowskiego, strzał lecący w światło bramki wybił obrońca. Dobitka Tunkiewicza także zatrzymała się na defensorze nad Wiślana. W 36 minucie Siarka strzeliła gola, którego jednak sędzia nie uznał, dopatrując się pozycji spalonej Marcina Truszkowskiego. Napastnik Siarki dopiął swego 4 minuty później. Po centrze Persony piłkę przedłużył obrońca gości, ta spadła pod nogi Truszkowskiego, który ze stoickim spokojem strzelił lewą nogą do siatki. W 42 minucie kolejne prostopadłe podanie, tym razem Koczona do Cicmana. Słowak mógł zakończyć właściwie emocje w tym spotkaniu, ale przegrał pojedynek 1-1 z Pawłem Florkiem. Druga połowa zaczęła się od ataków Siarki. Na bramkę swoją słabszą prawą nogą strzelał Tomasz Persona. Florek nie miał kłopotów ze złapaniem tego uderzenia. W 65 minucie Więcek przejął piłkę w strefie obronnej gości, dograł do Cicmana, który zmarnował drugą tego dnia sytuację sam na sam. W 69 minucie konsternacja na trybunach, dobre podanie otrzymał Adam Setla i pewnie pokonał bezrobotnego od początku meczu Artura Melona. Stracony gol podrażnił Siarkowców, już chwilę później groźnie, ale jednak niecelnie strzelał Tunkiewicz. W 74 minucie Truszkowski dograł na skrzydło do Nadolskiego. Centrę zatrzymał obrońca, piłka trafiła jednak do Więcka, ten wycofał ją do Truszkowskiego. Strzał został przyblokowany, ale piłka raz jeszcze spadła pod nogi Więcka, który pewnym strzałem wyprowadził Siarkę ponownie na dwubramkowe prowadzenie. W 75 minucie grający jak profesor Truszkowski znowu popisał się wyśmienitym zagraniem. Chwastek dograł na 5 metr i Cicman wreszcie znalazł sposób na pokonanie Florka. Na kwadrans przed końcem Siarka prowadziła już 4-1. W 79 minucie po błędzie Stefanika jeden z graczy Nadwiślana wpadł w pole karne i drugi raz Melon wyciągał piłkę z siatki. Ponownie autorem gola dla Beniaminka był Adam Setla. W końcówce Nadwiślan postraszył tylko raz. W 88 minucie Melon złapał mocny strzał z rzutu wolnego. Chwilę później wybrzmiał gwizdek sędziego Aluszyka. Ostatni gwizdek w roku 2014, który Siarka kończy na 8 miejscu w tabeli. No, uważam, że na pewno mecz w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i w pierwszej połowie moja drużyna nie umiała się do tych warunków przystosować i Siarka była zespołem lepszym, co dokumentowała strzelenie dwóch bramek. Uważam, że po przerwie prezentowaliśmy się lepiej. Widać, drużyna trochę po tej podróży już się otrząsnęła. Zapoznała się z tymi warunkami i strzeliśmy kontaktową bramkę. Była szansa, myślę, tutaj na to, żeby strzelić i drugą, ale niestety zespół Siarki bardzo szybko odpowiedział i wypunktował nas jak rasowy bokser. I w sumie zasłużone zwycięstwo zespołu z Tarnobrzega. Uważam, że sposób, który obraliśmy na ten dzisiejszy mecz akurat się sprawdził, bo myślę, że dużo tych, powiedzmy, krótkich zagrań właśnie, dokładnych podań po ziemi były akurat takim dobrym sposobem na rozgrywanie tych akcji. Wiele tych sytuacji żeśmy stworzyli. Chcieliśmy 4 gole, gdzie no, można tak powiedzieć, że w odpowiednim momencie zaczęliśmy je strzelać, bo już było rzeczywiście był przez chwilę kontakt na boisku. Myślę, że 30 punktów, trudno mi powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało, ale wydaje mi się, że
tak jak tutaj pan trener powiedział o zespole, że są nad kreską, myślę, że my też nie jesteśmy pod, można tak powiedzieć. Jesteśmy na pewno w grze. Do tych czołowych miejsc możemy tracić powiedzmy około 6 punktów, także to nie jest tak dużo i możemy w dalszym ciągu być tutaj jakby liczyć się w tej batalii. Na ligowe boiska piłkarze drugiej ligi powrócą w marcu. Nasi piłkarze po tygodniowym okresie lżejszych treningów od najbliższej soboty mają wolne. Zanim rozjechali się do domów, przeszli badania wydolnościowe. Do treningów wrócą 12 stycznia. Chcemy taki jakby określić na dzisiaj poziom właśnie tego wytrenowania, tej wydolności zawodników. I to jest o tyle potrzebne, że zawodnicy będą dostawać rozpiski za chwileczkę na ten okres, powiedzmy, między teraz tym ostatnim treningiem a pierwszym. Będą mieć tam określony termin i określone jakby zadania do zrobienia. I ten test właśnie będzie pozwalał tam określić ich poziom, na jakim poziomie mają pracować, w jakim tempie mają biegać i tak dalej. To jest o tyle potrzebny ten test. No i oczywiście on jest też potrzebny do tego, że jak przyjdą zawodnicy, to też będziemy go, ten test powtórzymy i będziemy widzieć, czy właśnie ta wydolność się utrzymała, czy spadła. I to też jest wtedy jakby miernik tego, czy zawodnicy pracowali w tym czasie, kiedy właśnie mieli to robić. Rozpoczyna się od takiego bardzo powolnego jakby biegu i co chwilę się zmienia ten sygnał podawany z komputera i oni muszą zawodnicy w tym tempie jakby biegać i łapać się w danych odcinkach. Jeżeli zawodnik tam powiedzmy dwa razy się nie złapie w odpowiednim czasie w danym odcinku, no to musi zejść z tego testu już, to znaczy, że już jest koniec dla niego jest. Na pewno jest to pewien rodzaj wysiłku i to takiego wysiłku maksymalnego, bo to się biegnie aż do odmówienia organizmu. To nie jest miłe, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że każdy człowiek lubi się mierzyć, sprawdzać i tak dalej, także tu nie było żadnego problemu. Pierwszy trening już po nowym roku, pierwszy trening, który tam w okresie przygotowawczym, to jest 12 stycznia. I to już wszystko na dzisiaj. Żegna Państwa Katarzyna Subieniewska-Pyłka. Do zobaczenia.